Okej, godzina 18 wybiła, także pomalutku zaczynamy nasze spotkanie z cyklu Mój Trading w praktyce, czyli omawianie naszych transakcji, pokazywanie narzędzi, technik, no i tego, jak sobie radziłem przez ostatni czas, przez ostatnie w sumie kilkanaście dni. Dajcie mi znać na początku tradycyjnie, czy dobrze mnie słychać, czy widać, czy jest ok, czy kombinujemy coś z mikrofonem, czy dobrze mnie słyszycie. Ja widzę, pierwsze komentarze się pojawiają. Dobrze słychać, rewelacja, witam, jest ok, super. No dobrze, słuchajcie, to myślę, że tradycyjnie minutkę możemy poczekać na spóźniarskich. Napiszcie mi na czacie, jak w ogóle wasz trading w tym tygodniu, bo powiem wam szczerze, no u mnie ten dzień lepszy, ale pierwsze dwa dni takie, no bardzo średnie bym powiedział, gdzieś tam w kółko się kręciłem nawet na lekkim minusie, natomiast dzisiejszy dzień bardzo fajnie, fajnie mi się rozpoczął, dzisiaj też będę pokazywał typowe takie dynamiczne zagranie na początku sesji, czyli taki motyw, który chciałbym, żebyście również opanowali. Często się pojawia na eurodolarze, na funcie, dzisiaj również na australijczyku był, także dzisiaj można powiedzieć, że to jest taki motyw przewodni tego naszego dzisiejszego spotkania. Właśnie dajcie znać, na czym najwięcej zarobiliście, co wam wyszło najlepiej, z czego jesteście dumni, tak? Z jakiego setupu, na co on był zagrany, możecie mi napisać. No i na jakiej parze walutowej, tudzież na jakimś instrumencie, czy na DAX-ie, czy na srebrze, na złocie, na walutach. Na DAX-ie tutaj Krzysiek napisał. Złoto daje dobrze zarobić, zgadzam się, miałem trady na złocie, też miło wspominam. Gartley na OEGR-ze, za chwilę na M15, tak Tomku, widzę to. Jakub napisał poniedziałek, tragedia. No też bym powiedział, że słaby miałem wczorajszy dzień, poniedziałek też taki sobie. Ale tu napisał, że byłby tak dumny, jakby szło na real, tak jak na demo. No trzeba faktycznie to powtórzyć, nie tylko to się tak łatwo mówi, nie dochodzą emocje, taki mały szczegół. Okej, no dobrze. Dobrze, moi drodzy, no to zaczynamy. O, Jakub napisał, że za to dzisiaj 120% doszło, no u mnie akurat 120% nie doszło, trochę mniej, ale też do przodu. Dobra, zaczynajmy, słuchajcie, zaczynamy. Myślę, że godzinkę tak jak zawsze potrzebujemy, czyli do godziny 19. Witam już oficjalnie na naszym spotkaniu, na piątym spotkaniu cyklu Mój Trading w praktyce, gdzie pokazuję moje transakcje, dokładnie je omawiam, krok po kroku pokazuję, czy straciłem, czy zarobiłem, na co wchodziłem, jakie były motywy, no i jak to wszystko wyglądało na żywym rynku, w praktyce. Mam nadzieję, że każdy jest świadomy ryzyka. Tutaj zawsze ten slajd muszę pokazywać, no ale tak to już jest, że chciałbym, żeby każdy się zapoznał i był świadomy tego, że na rynku walutowym, zwłaszcza na dużej dźwigni, jest duża zmienność, co może wiązać się z szybkimi stratami albo z szybkimi zyskami. Pamiętajmy, lewa dźwignia jest takim instrumentem symetrycznym. Czego się nauczymy? Co jest przedstawiane na tym projekcie podczas tych spotkań? W środę o godzinie 18. Pamiętajcie, zawsze odbywają się tego typu spotkania, czy mój trading w praktyce zawsze w środę o 18, także za tydzień, za dwa, za trzy również w ten dzień, w środek tygodnia się słyszymy. Które momenty działają w analizie technicznej? Tutaj wam pokazuję takie pewne elementy, które ja bardzo lubię, które często występują na rynku. Czy to jest jakby typowe takie praktyczne podejście do tej szeroko rozumianej analizy technicznej? Absolutnie tutaj nie będziemy tłumaczyć linii trendu, kanałów i tak dalej. Nie, takie rzeczy to zostawiamy na te inne spotkania. Tutaj są raczej takie zagadnienia dla średnio zaawansowanych i dla zaawansowanych, bym powiedział. Czyli te takie najważniejsze elementy, których na pierwszy rzut oka może nie widać. Tak? Ja dzisiaj będę o tym mówił. Czym jest reakcja ceny? Dużo się mówi o dynamice, dużo się mówi o impecie. Natomiast mało kto to pokazuje i mało kto to tak naprawdę interpretuje prawidłowo, bo dla day tradera czy nawet dla skalpera ta dynamika, ten ruch, ten zakres ceny jest niesamowicie ważny, tak? Więc na przykład dla mnie ja muszę zobaczyć pewną rozpiętość w ciągu początkowych na przykład kilkudziesięciu minut danej sesji każdego dnia. Jeżeli tego nie zobaczę, to wiem, że zmienność danego dnia może być słaba, tak? Ja mogę mieć przez to słabe wyniki, ale o tym za chwilę. Sposoby wejścia w rynek. Dzisiaj wam pokażę dwa takie motywy, które się najczęściej przewijały. Jeden może być troszeczkę kontrowersyjny, ale celowo go pokazałem. Kontrowersyjny na tej zasadzie, że może nie każdy by ten motyw wypatrzył i pewnie będziecie mieli dużo pytań. No zobaczymy.
Ja ten setup rozgrywałem akurat na złocie, także w kontekście złota za chwilkę sobie to będziemy omawiać. No i dzisiaj skupiamy się na sesji europejskiej z naciskiem na dzisiejszy poranek. Pierwsze dzisiejsze moje trady, 4 trady, skuteczność 100%, czyli 4 na 4 mi weszły, 2 na eurodolarze, 2 na Australijczyku, także od tego sobie możemy zacząć. Tutaj gorąca prośba do Was, jeżeli macie jakieś pytania techniczne, jakieś macie pytania o narzędzia, o układy, które pokazuję, czy generalnie coś na temat tradingu, ale w kontekście tego, co pokazuję, tak? Dzisiaj na przykład nie rozmawiamy o dźwigni, nie rozmawiamy tam o innych tematach, tylko chciałbym, żebyśmy się skupiali przede wszystkim o tradingu. Macie jakieś pytanie odnośnie tego, co przedstawiam, śmiało na czacie piszcie, dobra? Bo ja wtedy tutaj łatwiej mi się też z Wami rozmawia. Czat mam na innym ekranie, także Wy tego nie widzicie, ale ja widzę Wasze pytania, więc jest OK. No dobra. Pierwsze pytanie od razu na sam początek do Was. To jest Australijczyk, rozgrywany o godzinie 9:30. A jak sądzicie, czy często rozgrywam Australijczyka w tak wczesno porannych godzinach? Bo to jest 9:30 polskiego czasu, także to jest dosyć wcześnie. Pytanie, jak sądzicie, czy dla Australijczyka pora 9:30 polskiego czasu to jest dobry czas? Często mam takie transakcje na Australijczyku do południa, jak sądzicie? Pewnie nie, a dlaczego nie? Ano dlatego, że Australijczyk, pamiętajcie, budzi się dopiero o, budzi w cudzysłowie, tak, o 23 polskiego czasu, tak, kiedy rusza sesja na australijska, kiedy się otwiera giełda w Australii. Często Australijczyk, co jeszcze powinniśmy wiedzieć o takiej, jeżeli chodzi o charakterystykę tej pary walutowej, no to na pewno to, że lepiej mi się handluje i częściej układy się wypełniają w godzinach popołudniowych, nawet wieczornych. To powinniśmy mieć świadomość tego, że w czasie sesji europejskiej raczej tego typu setupu często nie spotkamy. Natomiast jeżeli go zobaczymy chociaż raz, za chwilę Wam to dokładnie przedstawię, to znaczy, że jest to moment taki, gdzie warto go wykorzystać. No i tutaj pytanie do Was. Za pomocą jakich narzędzi i pomiarów, bo tak naprawdę chodzi o dany pomiar, jesteśmy w stanie wyłapać taki dołek. Tutaj była najpierw jedna pozycja, potem za chwilkę dołożyłem kolejną długą pozycję, a więc miałem 2 razy long na Australijczyku i pytanie do Was, czy mielibyście pomysł, dokładnie wykonując analizę z tego screena, który widzimy tutaj, widzicie na moim ekranie, co pomierzyć, jak pomierzyć, żeby taki dołek wychwycić, żebyście samodzielnie byli w stanie, jak zobaczycie, taki motyw na tym zarobić, nie? Czy mamy ABCD? Tutaj widzę, się pojawiają różne propozycje. Nie, absolutnie nie było to wejście na AB równa się CD. Przynajmniej ja tego nie mierzyłem, bo to byłoby na pomiarze impulsów spadkowych. A szczerze mówiąc, nie lubię za bardzo tego. Znaczy może jakaś projekcja dwóch odcinków, może i by była, tak? Nie, ale akurat wejście pod to nie było. No, rzucajcie proszę swoje propozycje. Ten dołek był do wyłapania i było to w miarę, bym powiedział, dla takiego średnio ogarniętego tradera, w miarę proste i czytelne. Tutaj jakiejś dużej filozofii w tym nie było. Może taki mały szczegół, tak? Ale zobaczymy za chwilkę, jak tutaj odpowiadacie. Tutaj Tomek, widzę, to miałeś, ale coś cię wystraszyło. Tak, no delikatnie może te dolne cienie, które widać, chociaż one są mikro, nie? Ale przez moment mogły troszkę wystraszyć. Mierzenia zewnętrzne piszecie konkretnie 161,8. Dokładnie może Wam pokażę taki najpierw mój plan działania, bo chciałbym, żeby na każdym takim spotkaniu tutaj o godzinie 18 w tę środę, żebyście każde spotkanie kojarzyli z jakimś takim stałym motywem czy planem działania. No i taki plan działania na dzisiaj, bo ja go wykorzystałem właśnie na dwóch transakcjach, przedstawiam Wam w tym momencie. Mamy ruch spadkowy, no bo był ruch spadkowy, mamy korektę. Mamy kolejny ruch spadkowy, mamy korektę. No i teraz zobaczcie, rynek spada, spada, spada. Jeszcze ekri, bo się boi burzy, wiesz? No i teraz pytanie, czy ten dołek był do wyłapania? Halo, nie wiem, czy słyszycie też organizatorów, czy ja słyszę tylko organizatorów. Słyszycie jakieś inne dźwięki też, bo możliwe, że się włączył mikrofon. Słyszycie coś, nie? Także jak nie organizatorzy tego webinarium słyszą, to jakbyście mogli troszeczkę wyciszyć, bo coś tam nas piesek zakłóca chyba, nie? Chyba, że to u mnie? Nie, to na webinarze. Właśnie, może napiszę chłopakom.
Okej. Okay. Dobra, wracamy, słuchajcie. Samochód, no akurat samochód u mnie jechał, jest, powiem wam, dosyć taka może nieduża burza, ale jest. Grad w ogóle padał przed chwilą w Częstochowie. Troszkę uchyliłem okno, bo strasznie duszno się zrobiło. Dobrze, ten dołeczek, ten dołeczek jest do wyłapania. No i teraz pytanie, jeżeli mamy taką strukturę kilkufalową, no tutaj można się na sztywno nauczyć tego, tak, że to jest zawsze pięć fal. Może nie, bo ja nie lubię akurat na projekcie tego pojęcia zawsze coś, że to jest pewne, zawsze i tak dalej. Nie, to jest stały układ składający się zazwyczaj z pięciu fal. No te pięć fal widać, to jest te pięć fal żółtych, mogę je na szybko ponumerować, 1, 2, 3, 4, 5, absolutnie nie ma to nic wspólnego z Eliotem, także nie liczymy tutaj cyklu, natomiast mamy pewne mierzenia na podstawie pewnych fal i teraz pytanie, które fale bierzemy pod uwagę, żeby je pomierzyć, jak je pomierzyć, tak żeby ten dołek wychwycić. Przypominam, cały czas staramy się wychwycić, jaki był motyw i na podstawie czego było dzisiejsze zagranie na Australijczyku. Jakie mierzymy fale, to też można nauczyć się na pamięć, jeżeli ktoś sobie robi jakieś notatki, powiedzmy ten schemat screenuje albo przerysowuje sobie, a zachęcam do tego, żebyście takie powtórki sobie robili, to zapiszcie sobie, że dwójka i czwórka, tak? Czyli te środkowe układy korekcyjne mierzymy. Odkąd dokąd mierzymy? Zawsze od dołka do szczytu. Pamiętajcie, od początku, czyli od początku do końca. Tutaj będzie 100%, tu będzie 0. Tutaj jest to samo, zobaczcie, 100%, 0. No i teraz pytanie, po co ja to pomierzyłem? No bo mogę sobie pomierzyć Fibo, no i co mi z tego wyszło? Jak sądzicie, w tym miejscu, tutaj gdzie są te dwie czerwone strzałki? No pewnie szukam jakiegoś mocnego potwierdzenia, tak? Ja bardzo lubię, jeżeli mam zagrać na sam pomiar Fibo, to najczęściej będę potrzebował co najmniej dwa poziomy. Dwa poziomy, czyli jeżeli coś mi się na siebie nakłada, to znaczy, że się klastruje, bo to jest takie pojęcie, którego ja używam. Czyli tak jak mi tutaj bardzo dobrze odpowiadacie, szukam klastra Fibo. No i teraz pytanie do wszystkich. Widzę 150 osób już prawie w pokoju, fajnie. A jak oceniacie siłę takiego sygnału? Ja zaraz wam powiem, jakie ja mam przekonanie, jaka jest siła takiego sygnału dla mnie. Od skali 1 do 10, 1 słabiutki, bardzo słaby, 10 super mocny. Jaką dajecie cyfrę lub liczbę, bo możecie dać jedynkę, możecie dziewiątkę, dziesiątkę. Jeżeli chodzi o takie zagranie, wam za chwilkę powiem, czy taki klaster jest dla mnie mocny, super mocny, czy taki sobie. Tak, moi drodzy, to jest bardzo mocne zagranie. Ja może nie dam dziesiątki, ale taką dziewiątkę i pół, między 9 a 10, tak? To jest bardzo mocne zagranie. Jeżeli zobaczymy coś takiego na rynku, albo inaczej, ja mówię za siebie, tak? Jeżeli zobaczę coś takiego na rynku, to znaczy, że ja nie przejdę obok, jakoś tam obojętnie, tak? Obok czegoś takiego. Jeżeli widzę, że jest taka okazja, żeby złapać ten przysławiowy spadający nóż, jak wiecie, ja rzadko to robię, ale w takich przypadkach to robię. Jeżeli widzę, że jest klasę 161,8 razy 2, ja będę łapał ten dołek. Ja będę łapał ten dołek. To jest to, co robiłem w piątek na Eurodolarze, za chwilę wam pokażę. To jest to, co robiłem wczoraj czy przedwczoraj na Edku. Faktycznie raz mi nie wyszło, ale ostatnie 6 czy 7 transakcji, które miałem na to, mi zapłaciło. To, że mi raz nie wyjdzie, rynek przeleci mnie, zobaczcie, stop loss jest bardzo mały. Nawet jeżeli by mnie wybiło, to stop loss jest marginalny. Zobaczcie, co ja tutaj miałem, 3 do 1, a pozycje były... Zaraz jeszcze wam pokażę. O, pozycje były dwie. Proszę zwrócić uwagę, tutaj był pierwszy long, pierwsza długa pozycja i tutaj zaraz jak widzę, że rynek od... Bardzo lubię takie zagrania robić z ręki. Aczkolwiek oczywiście można buy limit ustawić w tym wypadku, jak najbardziej. Aczkolwiek ja tego nie robię, bo i tak siedzę te kilkanaście godzin przy komputerze po prostu.
Dajcie znać, czy widzicie te transakcje, które tutaj były. Halo, halo, słyszycie mnie? Mam nadzieję, że się tutaj pokój nie zaciął. Kurczę, coś nie widzę czatu. Halo, halo. Słychać mnie? Słuchajcie, chyba jakiś problem miałem chwilowo z internetem. Nie wiem, czy mnie... przez chwilkę coś zacięło, tak? Dobra, dobra, słuchajcie, okej. Okay. To właśnie tak jak mówiłem, mam tu burzę, możliwe, że są jakieś zakłócenia, także przepraszam za to. Ale teraz jest okej. Okay. Tak, dosłownie może na 2-3 sekundy, ja też tutaj widziałem, że się zwiesił czat. Okej, okay. Pytałem was, czy widzicie te dwie pozycje, jakie tutaj były. One są zaznaczone taką niebieską strzałeczką. Tutaj Misiek napisał, że dźwięk niepotrzebny, obraz mówi sam za siebie. No trochę tak, dla dobrego, doświadczonego tradera jednak obraz znaczy, czy wykres znaczy więcej jak 1000 słów, nie? Jak najbardziej. Okej, okay, czyli taki motyw. No i teraz pytanie, zobaczcie, bo dalej idąc tym tokiem myślenia, tak? Rozgrywam pozycję. Wchodzę, a jeszcze może innym kolorem to zaznaczę. Wchodzę w pozycję tutaj, prawda? Na wysokości klastra FIBO. No i teraz pojawia się kolejne ważne pytanie. Jeżeli wiem, gdzie wejść, bo tutaj mamy wejść, tak? No to teraz pojawia się pytanie, gdzie wyjść? Gdzie wyjść z pozycji? Jakie mamy, słuchajcie, rozwiązania? Dwa sprawdzone, geometryczne. Tutaj każdy geometryk, każdy trader harmoniczny się pod tym podpisze. Często biorę pod uwagę te dwie fale. Pamiętacie, to była pierwsza, to była druga, ta spadkowa była trzecia, ta była czwarta i ta była piąta, nie? Jak sądzicie, czy projekcje tych dwóch fal, czyli drugiej i czwartej, czy ja będę mógł wykorzystać do tego, żeby wyjść z pozycji? Czyli odłożę sobie od dołka, powiedzmy, take profit pierwszy tutaj, na oko teraz wyznaczam, bo to jest projekcja fali czwartej i tutaj będzie projekcja fali drugiej, czyli take profit numer dwa. Czy wszyscy rozumieją ten sposób wyjścia? To jest już dosyć ważne pytanie, także chciałbym, żebyście mi odpowiedzieli. Rozumiecie to, czy nie? Z jakiego interwału wchodziłem? Wchodziłem, Arturze, z M15, ale miałem równocześnie odpaloną M5. Tutaj wam pokazuję raczej wejścia intradayowe, jednosesyjne, scalpingowe często. Już wam pokazuję na schemacie, bo widzę, nie wszyscy to rozumieją. OK. Najpierw może sobie damy slajd czysty. Zobaczcie. Mamy te cztery, te pięć fal. Fala pierwsza, a tutaj była większa korekta, ciach, mniejsza i jest. No i tutaj pada decyzja o otwarciu pozycji długiej, prawda? Wiemy dlaczego, tego nie powtarzamy. I teraz co robimy? Robimy pewnego rodzaju taki manewr. Ja może go zaznaczę. O, w ten sposób. Niech będzie niebieski kolor, że odkładam projekcję tej fali i tej fali od tego dołka. Dlaczego? Dlatego, że rynek może zrobić lokalny układ overbalance i się może od tego odbić, no tak czy nie? Tak, że rynek dojdzie? Może, oczywiście. I teraz jeżeli jest ten większy, jest, to jest bardzo prosty motyw do rozegrania, tak? Bo już wam pokazuję. Mamy dwa trady. Ja często otwieram dwie pozycje na czymś takim. Nie wiem, czemu mam kolor żółty zaznaczony, zaznaczę go troszkę ciemniejszym, zielony. Jeden take profit, czyli take profit z pierwszej pozycji na mniejszym overbalance, natomiast na większym ustawiam TP2. Czyli robimy overbalance, Sebastian, dokładnie. Dwa układy overbalance niższego rzędu, czyli ten mniejszy i wyższego rzędu. Czy otwieram dwie pozycje o tej samej wielkości? Zazwyczaj tak. Pamiętajcie, są tak naprawdę trzy rodzaje piramidowania. Piramidowanie agresywne, napiszę w skrócie, piramidowanie stałe i piramidowanie malejące. Dajcie znać tak szybciutko, czy te pojęcia wam coś mówią lub są na tyle intuicyjne, że po prostu wiecie, o co chodzi. Agresywne, czyli wchodzę pozycją większą od pierwszej. Stałe, no to wiadomo, gram powiedzmy, nie wiem, trzy loty, no to druga pozycja też będzie miała trzy loty, tak? Trzecie, malejące. Ja tak naprawdę wykorzystuję te dwa. Agresywne rzadko, rzadko kiedy, chociaż kiedyś mocno przycinałem agresywnie. Obecnie raczej to robię tak na spokojnie.
I raczej wykorzystuję tak naprawdę ten drugi najczęściej, tak? Czyli mam pewną pozycję, pewną stałą wartość, tak, wielkość lota, i najpierw uderzam, potem wchodzę za tą samą, nie? Dlatego, że łatwo mi się to potem rozlicza, nie muszę jakoś kombinować, ta pozycja waży tyle samo, co ta pierwsza i tak dalej. Także dosyć dobrze, dosyć dobre też wyniki mam, nie? W tym kontekście. Dobra, czy ten schemat, słuchajcie, przepraszam, nie na Eurodolarze, tylko na Australijczyku, na ETK-u będzie za chwilę, czy to jest jasne? Do tego momentu? Czyli tutaj TP1, TP2. Rozumiecie to, nie? Wszystko jasne. Dobra. Jakbyście mieli w skali od 1 do 10, tak dzisiaj was troszkę pomęczę tymi pytaniami, i samodzielnie mielibyście rozegrać taki układ, ale widząc na rynku jedynie coś takiego, że widzicie wykres. Od 1 do 10, jakbyście to ocenili, żebyście samodzielnie coś takiego, żebyście mi ten dołek wyłapali. Dalibyście radę coś takiego zagrać? Tak szczerze napiszcie, jakie nie. Trójka, Andrzej napisał dziewiątka, ok, piątka, szóstka, no tak mniej więcej w połowie, taki stopień trudności, nie? No na początku nie będę was czarował, nie jest to takie łatwe. Trzeba wyćwiczyć oko, przede wszystkim wiecie, co jest najważniejsze, żeby wyćwiczyć ten kontekst falowy, te struktury falowe, tak? Ja jak zaczynałem teorię fal Eliota, skupiałem się nawet intuicyjnie jakoś na korektach. Także ja tym korektom poświęciłem naprawdę dobrych kilkanaście miesięcy swojego życia, a pewnie kilka tysięcy godzin, jakbym to przeliczył, ile przesiedziałem przed komputerem i pomierzyłem i różne mierzenia robiłem, i symetrię fal, i wydłużenia, i mierzenia zewnętrzne i tak dalej, masę różnych kombinacji. W większości oczywiście na podstawie mierzeń FIBO. I tutaj ja te korekty też już widzę jakby intuicyjnie. W takim schemacie pierwsze co, ja nie mierzę impulsów, ja mierzę korekty. Czyli na pewno bym pomierzył pierwszą tą dużą niebieską i tą mniejszą niebieską. Także chciałbym, żebyście nawet też w ten sposób patrzyli też na rynek, nie? Żebyście jakby ten schemat sobie poćwiczyli. Nie? Ja nie mówię, żeby od razu na niego grać, bo on wcale taki łatwy do zagrania nie jest, ale płaci. I to jest główny argument, tak? On dobrze płaci. OK, układ nieco łatwiejszy, również z dzisiaj. Łatwiejszy, bo układ akurat harmoniczny. Ten układ znacie, jeżeli przychodzicie na nasz wielki kurs analizy technicznej. On był dokładnie omawiany jakieś 3 tygodnie temu. Dosyć dokładnie go porządnie rozgrywaliśmy, rozkładaliśmy na łopatki, tak, każdą falę, każdą strukturę i tak dalej. Pytanie do was, na jakiej podstawie, na podstawie czego wchodziłem w pozycję? Co takiego tutaj widzimy? Konkretną nazwę chciałbym, żebyście mi powiedzieli, to tak tytułem powiedzmy powtórki, a za chwilkę przejdziemy do szczegółów. Co takiego tutaj widzimy? Jeżeli widzisz układ, to go nazwij, bo to, że piszecie układ harmoniczny, ja wiem, że to jest bardzo dyplomatycznie, tak, z waszej strony, no pewnie jakiś byśmy dopasowali, nie? No ale wiecie, mnie interesują konkrety. Czy mamy kraba? Absolutnie nie mamy. Czy był motyw europejski? Był, Emilu, ja go tutaj wykorzystałem, także bardzo się cieszę, że on wystąpił. W kontekście właśnie, to też mogę wam powiedzieć, bo to jest fajne uzupełnienie, motyw europejski, czy często nazywam SS, strategia europejska, to jest to samo, plus układ harmoniczny, na przykład zewnętrzny układ, o, źle napisałem, harmoniczny, na przykład butterflya, lub kraba, to co omawiałem wczoraj, bardzo dobrze działa. Tak? No i teraz zobaczcie, gdzie ten układ harmoniczny, gdzie on tutaj był. Czy jeżeli dokonam takiego mierzenia, to znaczy, że ja ten układ harmoniczny już wyznaczyłem, jak sądzicie? Jeżeli mam takie mierzenie, czyli powiedzmy tu jest punkt X, punkt A, czy na tej podstawie już widzę ten układ harmoniczny. No, widzimy czy nie widzimy? No, widzimy. No, oczywiście, jako zaznaczę, każdy układ harmoniczny, pamiętajcie, ma mieć 5 punktów, czyli X, A, B, C i D. I no, mnie tu jeszcze 3 brakuje, zaraz je zaznaczę. No i oczywiście ma 4 fale, nie? 4 fale. Łatwo tutaj to wyznaczyć, tak? Matematycznie X, A, A, B, B, C i C, D. I teraz pytanie, gdzie ten punkt B, gdzie C i gdzie D ma się znaleźć? Punkt B
To tak naprawdę to jest największa pułapka tych współczesnych układów harmonicznych. Ja o nim mówiłem 3 tygodnie temu, ale to powtórzę, bo często się pojawia. Chciałbym, żebyście po prostu znali ten motyw, bo często dostaję pytania, a gdzie, Łukasz, ma być punkt B? Na 7,8 czy na 8,8,6? Ja wam odpowiadam, że może być albo tu, albo może być w strefie, czyli pomiędzy 7,8 a 8,8, albo maksymalnie może być na 8,8. Czy może być punkt B na wysokości punktu X, jak myślicie? Czy takie podwójne dno, dosyć głębokie, czy ja taki punkt B będę brał pod uwagę, czy nie? Nie, absolutnie nie, nie naciągamy zasad, pamiętajcie, nie naginamy rzeczywistości. Punkt B ma mieć ok, głębokie mierzenia Fibon, ale znowu bez przesady, tak? Marzena pyta, czemu punkt B nie jest na 61,8? Odpowiadam, Marzena, wczoraj pokazywałem układ kraba. Układ kraba, układ motyla to są dwa różne układy. Nie mierzymy ich, nie łączymy ich w żaden sposób. One może czasem przenikają, tak? Ale to już jest wyższa matematyka, że tak powiem. W krabie masz punkt B na 61,8 oczywiście, ale w butterfly'u na 61,8 punktu B nie będzie. Ma być głęboki układ, no tak wygląda struktura, tak się rynek układa, tak fale się tworzą, tak? Ma być głębszy, nie? Dlatego pokazuję, że tutaj nawet mam taki slajd przygotowałem, a to jest akurat odnośnie piramidowania pozycji. Najczęstszy problem, o właśnie, bo tego dotyczy ten slajd. Najczęstszy problem współczesnych układów, na przykład układu motyla, to jest to, że punkt B nie wypada według książkowego 7,8,6, bo to są założenia takie, wiecie, akademickie, idealne, tylko wypada na 8,8,6. No i pojawia się, wiecie, duży znak zapytania, czy taki układ brać pod uwagę, czy go nie brać pod uwagę? Odpowiedź brzmi tak, bierzemy pod uwagę. To jest układ, który współcześnie, czyli no, obecnie na rynku zobaczycie go częściej. Wiem, co mówię, tak? Bo go bardzo lubię rozgrywać, to jest mój ulubiony układ zewnętrzny. O wiele bardziej lubię go rozgrywać i częściej go rozgrywam niż układ kraba, nie? Także po prostu fajnie płaci i trzeba go znać. Układ kraba jest trudniejszy, zresztą o tym mówiłem wczoraj, że jest bardziej rozciągnięty w czasie. A w układzie kraba to akurat bardzo lubię 161,8, które jestem w stanie rozegrać samo z siebie, nie? Więc nie ma potrzeby, żeby tam był dodatkowy układ harmoniczny, bo jakby sama istota tego jednego pojedynczego mierzenia jest bardzo duża. A tak wygląda cały układ harmoniczny, który był na eurodolarze w dniu dzisiejszym. I teraz pytanie do was. Jak sądzicie, czy wejście moje było poprawne, czy było spóźnione, czy było zbyt wczesne? Co sądzicie o moim wejściu w pozycję? To jest ta niebieska strzałka. Czy ja z tego układu jestem i z tej transakcji jestem w 100% zadowolony, czy wszystko poprawnie wykonałem? Jak sądzicie? Spóźnione, tak, przyznaję się bez bicia, wejście spóźnione, jak zaczął odjeżdżać, troszeczkę musiałem go pogonić i zobaczcie, co się stało, bardzo nieprzyjemna sytuacja. Dostaję cofkę, rynek idealnie, zobaczcie, księguje Fibo, to jest to, z czym, no może nie to, że mam problem, ale często się na tym łapię, że troszkę wyprzedzam wejścia i widzę, że jest blisko albo że rynek nie dochodzi, to ja wskakuję w pozycję. Ja myślę, że to jest częsty błąd, to jest na pewno częsty błąd, tak? Takiego podejścia, tego typu podejścia, no bo to jest jakby nie było w pewnym stopniu łapanie dołków szczytów. No oczywiście trzeba to robić jak najbardziej poziom, jak najbliżej poziomu FIBO, nie? Jak najbardziej precyzyjnie, no ale wiecie, nie zawsze idealnie się w rynek strzelimy, niekiedy ta dynamika jest zwłaszcza w godzinach porannych dosyć duża, więc rynek szybko odjeżdża, jakieś tam cienie zostają i tak dalej. Także ja z tego wejścia, powiem wam szczerze, nie jestem zadowolony jakoś bardzo, bardzo, aczkolwiek miałem tutaj też przyjemną piramidę. Zaraz ją wam pokażę. Tu był Australijczyk, tu też był Australijczyk, tu był euro Australijczyk. Okej, okay, nie, to się, sorry, jedną miałem transakcję tutaj na euro dolarze. Czy była piramida na następnej świecy? Nie, albo Krzysiu, tego nie zaznaczyłem. Na Australijczyku na pewno, na eurodolarze wydawało mi się, że też, a no teraz już mam to na innym komputerze. Ale tak, powinna być piramida na kolejnej świecy, dlatego że ta duża świeca biała na M15, ona też ładnie na M5 wyglądała, no była taka świeca, gdzie spokojnie mogłem pozycję jeszcze dołożyć. Okej, okay. Wspomniałem na samym początku, że pokażę wam troszeczkę takie wejście kontrowersyjne, może co dla niektórych.
na złocie. A to było to wejście. Pytanie do Was, czy w gąszczu tych mierzeń FIBO i w ogóle takiego wykresu, no może chaotycznego w pewien sposób, czy samodzielnie byłbyś w stanie wyznaczyć tego typu mierzenie FIBO? To już jest kolejny przykład, przykład na złocie. Emil pyta, czy można było grać tego kraba na 161,8, jeżeli on się klastrował. Ale zaraz, zaraz. Jeżeli tam byś miał 161,8, to tak, ale ja tam 161 nie widziałem, chyba że musiałbym to dokładnie pomierzyć. Braliście to? O, widzę, Jakub napisał, że brał. Antoni nie, już wam pokazuję, może to na platformie, jak to wygląda. Zobaczmy. Wszystkie instrumenty. To było wejście. Wejście, które było wczoraj wykonane na podstawie no, takiego, tego typu mierzenia, tak? Zwróćcie uwagę. To mamy pierwsze. O właśnie, i to, co mogło być, czekajcie, na H1 wam to zaznaczę. A może jednak trochę pomniejsze. Miałem tutaj pewnego rodzaju klaster FIBO i układ harmoniczny. I moje pytanie brzmi, co wam się w tych pomiarach, które tutaj zaznaczyłem, bo chodzi oczywiście o wyłapanie tego dołka, co wam się może nie podobać? Albo jakie byłoby częste pytanie, które mi pewnie za chwilę zadacie? Tutaj. No bo ten dołek widzimy, że był do wyłapania, tak? Mamy 161, mamy 7,8, 8,8,6, czyli końcówka układów harmonicznych, a układ harmoniczny i tak tutaj był. Ja wam go zaznaczę. XAB. No i wygląda to, słuchajcie, całkiem nieźle, tak? Ale zdaję sobie sprawę, że wcale ten układ czy ten setup wam się nie musi podobać. Jeżeli mam, Jakubie, bo Jakub zadał pytanie, w sumie dobre pytanie, Jakubie, zadałeś. Jeżeli mam 161,8, to ja mam świadomość tego, że wcale jej testu nie musi być. I to też zależy, bo jeżeli nie ma 161 jako potwierdzenia, często czekam na retest, tak? Tutaj na reteście nie brałem, bo było 161,8 wcześniej, więc po prostu agresywnie to brałem, a kolejne pozycje były zawierane też na układ 1:1. Za chwilkę wam pokażę. Co wam się tutaj mogłoby nie podobać? No przede wszystkim ja bym powiedział, ja bym zaczął może od samego początku, że kontrowersyjny, może nie to, że błędny, tak, ale nieco kontrowersyjny mógłby się wydawać ten dołek. Dlaczego mierzyłem te fale, Andrzej, pytasz? Tak, może pytanie powinno być, dlaczego nie mierzyłem od samego dołka? Tak, o to wam chodziło? Dlaczego nie był pomiar FIBO odtąd, tylko od tego dołka? Dokładnie. No i teraz pytanie, czy znacie to podejście? To jest takie alternatywne podejście Scotta Carneya, czyli twórcy harmonic tradingu szeroko pojętego i tych najpopularniejszych układów harmonicznych, struktur. Pierwsze to jest to, które znamy, czyli mamy całą falę, fala FIBO, mierzymy je w całości i tak dalej. Drugie podejście, które jest bardzo mało popularne, aczkolwiek istnieje. Co ciekawe, od razu mówię na początku, że ono działa, tak? Ono działa, ja się bardzo długo do niego przekonywałem i jestem ciekawy, czy je znacie. Podejście polega na tym, że FIBO dopasowujemy do proporcji tego, co widzimy. Czyli jeżeli jakby mamy świadomość tego, że ma być punkt D, B, ma być punkt D i widzimy, że coś można tam dopasować, oczywiście nie może być mierzenie z powietrza, tak? Tylko ma być z jakiegoś logicznego dołka, tak jak mi tutaj podpowiadacie, to ja jestem w stanie takie mierzenie przyjąć i taką postawę przyjąć. Czy w ogóle słyszeliście o czymś takim jak dopasowywanie mierzenia FIBO do proporcji układu harmonicznego? Bardzo mało popularne podejście. Ale może znacie. Czy to nie jest trochę na siłę szukanie? Tutaj zadajecie mi pytania. Ja wam pokazuję, ja mówię z góry, ja nie jestem zwolennikiem tej metody. To są takie zagrania. Niekiedy coś na rynek rzucę, tak, wejdę, ale nie jestem zwolennikiem może tego podejścia.
Tak jak mówię, ja bardzo długo się przekonywałem, tak, do tego, żeby w ogóle zacząć je stosować. Wniosek jest taki, że fajnie to działa. Czy to jest życzeniowe? W pewien sposób tak, no nie można powiedzieć, że nie. Czy jest skuteczne? Jest skuteczne. Także ja was zachęcam może nie do tego, żebyście od razu handlowali na to, ale żebyście sobie wypróbowali to, tak? Jeżeli nie macie pomysłu na zagranie, a widzicie, że rynek się układa w pewnych proporcjach, no bo te proporcje one muszą być zachowane, to można spróbować coś sobie dopasować, tak? Ale tak jak mówię, najpierw sobie to przećwiczcie. Dla mnie wniosek jest najważniejszy taki, że to działa po prostu, tak? Więc wiem, że no ja się tego trzymam i tutaj takie pozycje były wykonywane. Dzisiejsze trady na złocie też bardzo miło wspominam. Zaraz jeszcze sobie tylko tutaj zobaczę. OK. O, w ten sposób. Pytanie do was, na co było dzisiejsze zagranie i czy może skorzystaliście, bo dzisiaj akurat wrzucałem analizę na ten temat. Zagrałem pod to, ja bardzo często gram pod te analizy, które wrzucam, także warto gdzieś tam słuchać nas na kanale, na YouTubie, czy na FX pakiecie, bo często pokazuję setupy, które w ciągu dnia rozgrywam. Ten setup pokazywałem w momencie oczywiście, jak go nie było jeszcze, tak? Jak się do niego przygotowywałem. Pytanie, czy ktoś może miał długie pozycje na złocie, no bo jak widzicie, bardzo ładnie weszło. Mowa o tym zagraniu, bo tutaj widzicie, to jest początkowa faza układu, wejście, dwie długie pozycje, dwa razy long dzisiaj, także bardzo miło też wspominam. Rozgrywaliście to może? Albo inaczej, czy wiecie, na co było zagranie dzisiaj na złocie? Widzicie to? No z tej perspektywy może ciężko to dojrzeć, no ale się da. Halo, halo, słyszycie mnie? Mam nadzieję, że mi nie przerywa internet. Widzę, taka cisza była na Trumpa, czy było zagranie. Nie, 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 ja jestem daleki od polityki czy geopolitycznego jakiegoś spojrzenia czy tradingu. Nie, nie. Tutaj była korekta, tak jak piszecie, Daniel tutaj napisał, dokładnie, może sobie też to przypomnijmy, bo setup był bardzo ładny, aczkolwiek ciężki, bo to w ogóle było zagranie z H4, możemy sobie to powiększyć. No zobaczcie, staw, obiektyw FIBO, zasięgi. Pytanie do was, na co było zagranie? Co takiego tutaj widzicie i co mi dało to mierzenie FS100? Konkretnie jakbyście mogli mi na czacie odpowiedzieć. Dostałem pewnego rodzaju informacji. No i teraz pytanie, jaka to była informacja i dlaczego ten poziom był na tyle mocny, że zdecydowałem się go rozgrywać. Typowy one-to-one, tak jak Tomku piszesz, dokładnie, typowa korekta prosta i zwróćcie uwagę, coś, co bardzo, bardzo lubię. Duża dynamika zejścia, duża dynamika, czyli jeżeli widzę, że rynek dochodzi na dużym impecie, bo taki jest temat przewodni dzisiejszego spotkania, na dużej dynamice i to się dzieje bardzo blisko FIBO, czy nawet wgniata w ten poziom FIBO, to jest to mega fajna dla mnie informacja, że tu będzie coś się działo. No tutaj jeżeli ja widzę, że rynek spada, dochodzi do FIBO, to znaczy, że od tego miejsca się odbije, tak? No, łaski nie robi. No i zwróćcie uwagę, dwa testy, no ja tutaj miałem dwie pozycje, no bardzo ładny trade, wytrzymane obie pozycje, także bardzo fajnie wspominam. No tutaj wzrosły ponad kilkanaście, w sumie chyba $13, nie? Niecałe. Także spokojnie, jeżeli nawet z tego połowę byś wyjął, to i tak jest bardzo dobry wynik. No na co chcę wam zwrócić uwagę, to przede wszystkim ten dołek. Przede wszystkim ten dołek, który był do wyłapania za pomocą takiej, no może i ciężkiej korekty, bo ciężko, wiecie, ją było zaznaczyć, ale zadziałała. Tam było kilka mierzeń, Jakub. No ja powiem wam szczerze, za dużo mierzeń to tutaj nie widziałem, bo zobacz Kuba, co się stało. To mierzenie FS100 było pomiędzy 7,8 a 8,86. Dlatego mi to nie pasowało. Układ harmoniczny? No też nie, bo 61,8 punkt B wybity. Ni to Gartley, ni to jakaś hybryda, no ale korekta 1:1 była, nie? Także no nie zawsze taki wniosek końcowy jest taki, że nie zawsze to, co jest takie piękne i czytelne, tak dobrze działa, nie? Niekiedy może być nieczytelny układ, tak jak tutaj, 1:1 i fajnie, fajnie wchodzi. Okej, dobrze, no to teraz może trady, słuchajcie, te nieudane, bo troszkę ich było, USD/JPY,
to nad czym popłynąłem dzisiaj na przykład, na dolarze do jena, bo powiem wam, dolar do jena mi się z rana podobał, już mówię dlaczego wchodziłem w pozycję, jak to się zakończyło. Wyszedłem na minusie, wyleciałem na stracie z tego. Zobaczcie. A może z tej perspektywy. Pytanie do was. Na co wchodziłem w pozycję? Na jakim poziomie, jakbyście mogli mi tutaj napisać i pod co było wejście? To był już dolar do jena, godziny poranne. No wyglądało to na początku całkiem fajnie, spoko, aczkolwiek rynek zrobił swoje. Na co było wejście? Było wejście oczywiście na FS100. Jak sądzicie, czy wchodziłem precyzyjnie, w sensie z ręki, na dużej dynamice, agresywnie? Tomek podpowiada, że na ZZB oczywiście. Tutaj była bardzo ładna w ogóle strefa. Było wejście ZZB, czyli mówię, bardzo fajna kombinacja, duża dynamika, spoko wskakuje, nie? No ten górny cień tutaj wytrzymałem. Natomiast tego testu, i tu zrobiłem kolejną rzecz, nie to, że błąd, tak, ale dołożyłem pozycję. Czyli wisiałem z tą pierwszą pozycją, nie zamknąłem jej na tym spadku, on był bardzo mały, tam kilkanaście pipsów. Rynek cofnął, dał mi drugą szansę i ja dołożyłem kolejną pozycję. I co się dzieje? Rynek na dwóch pozycjach wyrzucił mnie na stopie. Czyli tutaj dwa razy strata, może o takim krzyżykiem zaznaczę, tu była stratna. I czekajcie, to sobie usunę. I kolejna też stratna, nie? Tutaj. Stop loss miałem około 12 czy 11 pipsów, także dwa razy dostałem po tyłku minus chyba 11 z tej transakcji na dolarze do jena. Wyglądało ładnie, technicznie ok. Celowo wam pokazuję, że niekiedy, tak jak mówię, piękny setup, idealnie pomierzony, pięknie wyznaczony, wcale nie musi zadziałać, nie? Także wiecie, nie przywiązujemy się do pozycji, po prostu statystyka, nie? Na 10 układów 3 nie wejdą, 7 wejdzie, to tak w dużym skrócie. Nic się nie dzieje, na złocie za to odrobiłem to bardzo szybko. Euro, dolar, Australijczyka też miło wspominam, dolar do jena słabo. I słabo wspominam wczorajszą pozycję na eurodolarze swoją drogą. Tutaj taka mała wskazówka. Zobaczcie, gdzie jesteśmy. Nie będę tutaj wam mówił, co trzeba robić, ale jest odwrócona formacja głowy z ramionami. A mnie ten poziom interesuje bardzo. Lewe ramię, głowa, prawe ramię na wysokości ramienia lewego. Technicznie wygląda nieźle, tak? Każdy sam musi ocenić, czy jest to poziom dobry do wejścia, czy nie, ale rynek widzę, że zaczyna już reagować. No, powiem wam, wygląda nieźle. Wygląda ciekawie, ale ja nie o tym, tak? Na co było wejście wczoraj, już wam pokazuję. To jest jeden z tych przypadków, powiedzmy na 10, gdzie wszystko fajnie wygląda, ładnie pomierzone, a rynek i tak robi swoje. Zobaczcie. Wstaw, kształty, prostokąt. Ta sytuacja. No właśnie, tutaj niektórzy piszecie. Pięknie wyglądało. Jeżeli to was pocieszy, to ja też miałem tutaj pozycję. Piękna formacja młota, tak jak mówię, klaster, FIBO, zobaczcie. 168 razy 2, no cóż, trochę tutaj Jakub pisze, że bolało. No trochę bolało, tak jak mówię, pierwsze dwa dni miałem takie sobie. No dzisiaj przyjemnie na tym złocie, także już gdzieś tam lekka górka jest, nie? No ale tutaj, jeżeli chodzi o moc zagrania, o klasykę, o to, co wam pokazuję, że jest takie mega silne, nie zadziałało. Ja pokazuję otwarcie, nie to, że jest skuteczność 100%, bo nie ma żadnego narzędzia. Jest skuteczność tej kombinacji jakoś 80-90 oczywiście, ale pamiętajcie, będzie 1 czy 2 na 10 przykładów, że zrobi wam coś takiego. No i trochę może boleć, nie? Jakby nie było stopa, no ta cofka by bolała, bo to było około 50 pipsów, nie? No cóż, zdarza się. Ja miałem wczoraj te pozycje, także minus był i na eurodolarze, i dzisiaj był minus na dolarze. Na dolarze, do jena. Padło pytanie, jaką platformę analizuję i gdzie traduję, testuję. Może nie to, że analizuję, ale testuję. W testach wypadają całkiem nieźle. Wysyłam wam linka, to jest Tickmill. Mają dwa nadzory, brytyjski. Polecam. No również można sobie na socialach wybrać przy rejestracji, jak tam kto chce, no ale wiadomo, brytyjski ma pewnie większe gwarancje, chociaż nie wgłębiałem się jakoś w to. Szczególnie możecie sobie założyć jakiś tam rachunek demo, zobaczyć jakie mają warunki, aczkolwiek jeżeli chodzi o spready, to naprawdę są tani, są szybcy,
Ta platforma bardzo dobrze chodzi, płynnie chodzi, dużo mają instrumentów, także sobie zobaczcie po prostu na ich ofertę. Wygląda to całkiem nieźle, nie? Dajcie znać, czy link doszedł, bo wysłałem wam linka, możecie sobie tam platformę pobrać, przetestować. Doszedł wam link, także zapiszcie go sobie, tutaj możecie sobie o tym brokerze poczytać, a jest dosyć duża instytucja, bo z tego co pamiętam, ona w zeszłym roku przejęła chyba na jesień Wipro Markets, też inną instytucję, także można powiedzieć, że taka fuzja czy przejęcie bardziej było. To dosyć duża grupa, nie? Kapitałowa. Ok, słuchajcie, tak tytułem podsumowania, bo to też zawsze te pytania gdzieś się pojawiają, najczęściej po spotkaniach, czy FIBO jest niezbędne do tradingu? Oczywiście, że nie. Jeżeli ktoś ma lepsze narzędzia, to ja bym bardzo chciał je poznać, wymienić się doświadczeniem. Natomiast ja nie spotkałem przez ponad 10 lat, a tyle się zajmuję tradingiem na Forexie, nie spotkałem bardziej precyzyjnego. Może nie to, że bardziej skutecznego, chociaż skutecznego też, ale bardziej precyzyjnego narzędzia, bo precyzję mam na kilku wymiarach. Po pierwsze jest to punkt D układu harmonicznego, Gartleya, czy tak jak tam na przykład dzisiaj widzieliście motyla, butterflya, czy nawet ten krab na samym początku. Precyzja, jeżeli chodzi o wejście, to jest jedno. Precyzja, jeżeli chodzi o wyjście, czyli geometria, to jest drugie. No i trzecia precyzja, czy ten trzeci wymiar, to jest precyzja, jeżeli chodzi o ustawienie stop lossa. Bo zauważcie, że jeżeli ja mam, powiedzmy, poziom FIBO tutaj, to 161,8, to mnie nie jest potrzebny stop loss tutaj, tylko zobaczcie, stop loss jest potrzebny minimalny. No i to jest dla mnie ten bardzo duży, naprawdę bardzo duży argument, mocny argument, że narzędzia FIBO są precyzyjne, bo tak jak mówię, nie tylko i wyłącznie stosujemy je do wejścia, ale również do wyjścia i do stopów. Pamiętajcie o tym, tak? Bo często tak gdzieś początkujący traderzy myślą, że to się jedynie nałoży siatkę FIBO i resztę robi się samo, tak? No nie, nie, to byłoby za proste, tak? Że mamy mierzenie FIBO, czy jakąś tam falę, rynek schodzi do korekty, pach, już wchodzę w pozycję, pięknie, zarabiam. Nie, od razu mówię, takie łatwe to nie jest, układy harmoniczne takie łatwe też nie są. Trzeba wyćwiczyć oko, porządnie się przygotować, nauczyć się tego i potem rozegrać swoje. Ja jestem w stanie się nawet założyć, że jeżeli kogoś bym tak dobrze przygotował i w ciągu 3 miesięcy nie zobaczy, 3-6 miesięcy, nie oszukujmy się, za miesiąc to będzie za mało, ale za kwartał, za pół roku, jeżeli nie będziesz miał wyników, nie będziesz robił postępów, to znaczy, że albo się nie nadajesz do tradingu, no niestety brutalne, ale prawdziwe, albo robisz coś źle. Albo robisz coś źle, tak? Bo jeżeli ja, powiedzmy, że te 3 miesiące, to już tak spokojnie jestem w stanie kogoś porządnie przygotować, jeżeli oczywiście poświęca dużo czasu na to, nie? I myślę o tym poważnie. Potem kolejne 3 miesiące ma grać sam na podstawie tego, co ja mu pokazałem, wszystkie wytyczne. I jeżeli po tym czasie nie ma efektów, to znaczy, że ma słabą albo psychikę, albo jest leniem i nie daje i się dobrze nie chce przygotować, tak? A chciałby wszystko na przykład robić za pomocą jednego mierzenia, nie? Bo mówi, o, FIBO to FIBO, ma być odbicie i tyle. No, z takim podejściem to daleko się w tradingu nie zajedzie, nie? A Józek napisał, czyli spróbuj projekt żółwia zrobić. A powiem ci, Józku, myślałem, niekoniecznie musiałbym to nazwać projektem żółwia, ale taka grupa z takim bardzo, bardzo rozbudowanym, no taka grupa dobrze wyselekcjonowanych traderów. Tutaj sama selekcja na początku by mi na pewno bardzo dużo zajęła, ale oczywiście jest to do zrobienia, nie? Może po wakacjach, czemu nie? W sumie ciekawy pomysł. Artur, fajnie napisałeś, od grudnia piłuję wszystkie twoje prezentacje, powiem ci, że jest progres. No to zobaczmy, styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, 4., 5. miesiąc. Tak? No i dokładnie, jeżeli Artuś się przyłożysz, to tak jak mówię, pewnie już pierwsze efekty widziałeś po 2-3 miesiącach i teraz gdzieś tam poznajesz te kolejne elementy, tak, puzzle sobie układasz, nie? O to chodzi w tradingu. Okej, dobra, słuchajcie, pytania, bo mamy za 10, jeszcze pewnie 2-3 minutki pytań, jakieś konkrety, jeżeli macie, a jeżeli nie macie, no to ja nie będę wam więcej czasu zajmował. Śmiało. Gdzie można obejrzeć poprzednie webinaria? Już odpowiadam. Wbijacie na fxparkiet.pl, nasz serwis społecznościowy dla traderów, czyli to jest, można powiedzieć, taki Facebook dla traderów forexowych, dla naszej społeczności. Wejdźcie sobie na fxparkiet.pl, tam bardzo, bardzo dużo osób siedzi, także on się troszeczkę ładuje, ale będziemy nad tym pracować, obiecujemy. Na górze mamy strefę edukacji.
Tutaj się pojawiają wszystkie historyczne nagrania, czy szkolenia walutowe, szkolenia Forex, czy kryptowalutowe, bo nie wiem, jakie Was interesują, czy Harmonic Trading. No Harmonic Trading, jak sama nazwa mówi, ja tutaj kładę nacisk głównie na mierzenia FIBO, narzędzia FIBO i techniki, układy harmoniczne. Także tutaj znajdują się wszystkie nasze nagrania historyczne, archiwalne. Także zapraszam, linka Wam wysłałem. No i generalnie w strefie edukacji na FX pakiecie znajdziecie naprawdę bardzo dużo kontentu, dużo materiału. Na YouTubie, naszym kanale, czyli jeżeli sobie wbijecie na YouTube Fibonacci Team, na nasz kanał, warto sobie zasubskrybować, już widzicie, ponad 5,5 tysiąca osób to robi. Wtedy automatycznie otrzymujecie powiadomienia, tych playlist i nagrań jest bardzo dużo. Ja to prowadzę kilka dobrych lat. Starałem się to pogrupować jak najbardziej logicznie. Są kursy z analizy technicznej, rynek walutowy, rynek kryptowalutowy, projekt live tradingu, analizy na żywo, narzędzia dla traderów, generalnie to, co Was interesuje. Także na YouTubie sobie możecie tam poszukać. Środowe spotkania też są. Malwina, pytasz? Oczywiście, że tak. Jest playlista dedykowana. Zobacz. My taką playlistę jak Mój Trading w Praktyce, czyli dokładnie tak jak się nazywa ten projekt. Dzisiaj mamy kolejne spotkanie, także piąte spotkanie. No odbyły się cztery, widzicie, cztery są. No i piąte dzisiaj sobie dołożymy. Także również Wam linka wysyłam. W wolnej chwili możecie sobie przejrzeć, bo te spotkania są bardzo praktyczne, no bo ja tam praktycznie teorii to w ogóle nie omawiam. Od razu odpalam moje pozycje, transakcje i praca z platformą, nie? Czyli praca z rynkiem, coś, co bardzo lubię. Dobra, kolejne pytanie. Czy hedging, nie przypominasz sobie szkolenia, Krzysztof, nie było, robiliśmy ostatnio live z Wasko, ale faktycznie przydałoby się, bo dużo osób, myślałem, że to lepiej pójdzie, jeżeli chodzi o zrozumienie, bo wynik live'u był bardzo ciekawy, 700 euro na plusie tego dnia zamknęliśmy z Wasko wynik. Także dniówka całkiem przyjemna, natomiast styl specyficzny, tak, to muszę powiedzieć, że część z Was tego nie rozumiała, bo tam był taki minus, ja to nazywam takim technicznym minusem, bo to nie jest tak, że jeżeli coś Wam wisi w otwartych pozycjach na minusie, to znaczy, że to jest zły styl, że to jest już strata, że już będzie wyzerowanie rachunku, nie. Wtedy z tego tak jakby minusu się uwalnia część pozycji i wtedy my to pokazaliśmy. Mam nadzieję, że to już było, stało się bardziej jasne, tak? Że był jakiś tam minus, ale my z tego uwolniliśmy 700 euro i ono było zaksięgowane. I o to chodziło. Nie? Także to jest esencja, idea tej hedgingu, ale myślę, że zrobię jakieś takie spotkania bardziej edukacyjne, wprowadzające. Czemu nie? Ciężki temat. Tak, tak, Rolandzie, oczywiście zgadzam się. Najbardziej wymagający. Ja nawet Wasko wielokrotnie powtarzał. Czekajcie, tylko sobie zamknę balkon, bo strasznie tutaj grad mi pada. Ale piszcie pytania. Ja akurat mam na słuchawkach. Strasznie się rozpadało w Częstochowie. W Krakowie, jaka w ogóle pogoda u Was? Też chyba deszczowo. Co? Na Śląsku mega, słuchajcie, taki grad pada, jak nie wiem. A tak fajnie było, jak ja wyjeżdżałem do biura. Józek pyta, gdzie tak leje? W Częstochowie. We Frankfurcie. Słońce, Malwina, piszesz. U mnie upał. Świeci słońce 25. Znaczy u nas też jest ciepłe, nie? Tylko, że teraz się tak rozpadało. A, to chwilowo. Okej, okay, dobra. Kolejne pytania. Macie pytania, to pytajcie. Jak nie ma pytań, no to ja serdecznie Was zapraszam na jutrzejsze spotkanie. To będzie z kolei analiza techniczna, analiza na żywo. Dla średnioterminowców, czyli również robię raz w miesiącu takie spotkania na wyższych interwałach czasowych, również o godzinie 18, także już Was serdecznie zapraszam. To będzie typowo analityczne spotkanie i tak jak mówię, wysokie interwały czasowe, czyli jeżeli chcecie zobaczyć w ogóle jak wygląda u mnie analiza na wysokich interwałach typu H4D1, bo rzadko to robię, ale czasem to pokazuję raz w miesiącu, no to zapraszam. Jutro będzie informacja na blogu. Także o 18 się słyszymy, typowo na spotkanie analitycznym, a w piątek będzie również live trading u mnie w biurze, tutaj goszczę czterech czy pięciu traderów, nie, czterech tym razem i ja piąty, także handlujemy na żywo, odpalacie nasz kanał na YouTubie, dlatego sobie zasubskrybujcie Fibonacci Team i o 9 rano zaczynamy w piątek nadawać, także taki mamy plan, jak widzicie intensywnie, dużo się dzieje, także bądźcie z nami. No i do usłyszenia, do zobaczenia.
Powodzonka Wam życzę. Mam nadzieję, że podobają Wam się te środowe spotkania. W ogóle dajcie znać, co sądzicie o tej formie, bo ja bym chciał bardzo je kontynuować. Ten projekt akurat tutaj przeprowadzam z chłopakami z Tickmilla, z brokerem Tickmill. I pytanie, czy kontynuujemy tego typu spotkania już na przykład na wakacje? Dajcie znać. Czy nawet czerwiec? Bardzo fajne, tak? Najlepsze, koniecznie. O, fajne komentarze dajecie, widzę, podoba Wam się. Bardzo fajne nagrania są, wiecie, konkretne. Staram się pokazywać samą esencję tradingu, tak? Obiektywnie podchodzę do tematu, żeby nie było, że tylko zyskowny. Jeżeli mam strat, no to mówię, że mam i też je często pokazuję, tak jak dzisiaj. Okej, okay, także myślę, że decyzja jest podjęta, że tego typu projekt będzie kontynuowany. Także fajnie. Super, dzięki piękne, że przyszliście, 150 osób, bardzo mnie to cieszy, że tak licznie przychodzicie, pojawiacie się, fajne pytania zadajecie, takie techniczne, konkretne, ja to bardzo lubię. Okej, okay, do następnego, do jutra o 18 i w piątek o 9 startujemy na YouTubie, na live'ie, także życzcie nam powodzenia, trzymajcie kciuki i do usłyszenia. Heja, cześć.